Wysoka Izbo, Panie Ministrze, tematem bezpieczeństwa żywnościowego programem Polskie Białko zajmuję się od 2006 roku. Jest ten temat mi dobrze znany i wiem, jak bardzo silne jest lobby importerów pasz, którego interesy są sprzeczne z interesami Polski. I dlatego ten projekt ustawy, który przed chwilą był zaprezentowany, jest bardzo szkodliwy, bo on demobilizuje rząd, który powinien działać w tym kierunku, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe Polakom, aby zapewnić opłacalność produkcji, aby zostawić te blisko 4 miliardy złotych, które teraz wydajemy na import soi genetycznie modyfikowanej, aby zostawić je w kieszeniach polskich rolników. I tutaj można znaleźć taką analogię, jak budowa autostrad, dróg szybkiego ruchu i euro. Euro było takim straszakiem, który powinien mobilizować. I okazało się, że nie zmobilizował rządu Donalda Tuska do tego, żeby te autostrady wybudować. Takim straszakiem, żeby działać w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, jest ta ustawa. I ta data, koniec roku 2012 i zakaz importu pasz genetycznie modyfikowanych. I okazuje się, że wy chcecie ten jeden element mobilizujący wycofać. I sami w uzasadnieniu mówicie, bo to widać, jakie są wasze intencje, że należy stwierdzić, że nie jest możliwe zastąpienie w pełni śruty sojowej. A skąd to wiecie? Przecież jest program badawczy ulepszania krajowych źródeł białka i polscy naukowcy pracują nad tym, żeby właśnie zapewnić krajowe źródła białka, a nie białko importowane. Więc z góry przewidujecie, że nic się w tej materii nie zmieni. To pokazuje wasze prawdziwe intencje. I też jedna z ekspertyz mówi, że ustawa nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych. Jak to nie będzie miała? No oczywiście, że będzie miała. A gdyby te 4 miliardy złotych zostały w kieszeniach polskich rolników? Panie jaki pośle, to byłby proszę impuls, kończyć, czas minął. Jaki to byłby impuls dla polskiej gospodarki? I pytanie ostatnie. Do pana ministra. Czy w nowym PROW-ie na lata 2014-2020 przewidujecie program wsparcia krajowych źródeł białka? Czy taki punkt będzie w tym nowym programie rozwoju obszarów wiejskich? Dziękuję bardzo.